witam was serdecznie z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek Mirror's Edge Catalyst. Dołączyliśmy ostatnio do czarnego listopada. I właściwie jedyna misja, która mi na razie pozostaje, z tego co pamiętam, jest to misja po prostu właśnie dla Rebeki. Ponieważ żadnej innej pobocznej tam nie ma. Swoją drogą mam tu ekrany, szkoda, że nie można ich zhakować. Tak jak te u nas w kryjówce. Dobra, pogadajmy w takim razie z Rebeką. A ciekawie, Ikara tam wcześniej nie było. But most importantly, one in the center. Yeah, we need an explosion there. That explosion will be our lure. That ought to keep them scrambling. Faith, good to see you. You're gonna want in on this. I know her, she led the raid. Yes, we don't have much on her other than that she's a high-ranking Krugersec officer. And our target for today. I'm not an assassin, count me out. We're not killing her, we're grabbing her to trade for prisoners. We should do this, Faith. Payback for the lair. Sure. What's the plan? Krugersec is gonna receive intel detailing the location of someone they want very much. Me. She's gonna lead the strike team and walk right into our ambush. I need you and Icarus to clear our escape routes. We'll handle that. Yeah, well, until we can strike a tangible blow, we don't have much else we can do. I'm not sure you can ever win this way, Rebecca. And I'm not sure your opinion matters yet. Let's get going. I had Tristan get you an upgrade for your mag. It's on the table. You'll need it to get around. O, było coś o Tristanie. Zaraz, czy ten, co stał koło niej, ten chyba też był Tristan. Szczerze to nie wiem. To na pewno nie on. Czasem jak się do nich podejdzie, to nie mówią takie jakieś randomowe, głupie rzeczy. Tego wcześniej nie widziałam. No. Dobra, lecimy sobie zabrać tą ulepszoną linę, czy co to tam było. Się przyda. Tak, teraz możemy przyciągać przedmioty do siebie. To się zdecydowanie w paru miejscach przydaje. Oczywiście to teraz pozwala nam przejść przez fragmenty, przez które wcześniej przejść nie mogliśmy. Bo na tym to głównie polega, tak? Po to są te różne ulepszenia. Aha, dobra. Jak widzicie, na przykład tą drabinę, tak? Wcześniej nie mogliśmy się tam dostać, gdybyśmy tego chwytaka, co ściąga rzeczy, nie mieli. Ani tam. Więc to są takie sprytne ograniczniki tego, dokąd chcemy iść. Oczywiście nie można tego użyć poza stricte wyznaczonymi miejscami, tak? Tam jest podejrzanie. Może nie tam. No dobra, tu jest ten grid leak. Miałam nadzieję, że to będzie może jakiś dokument, coś, nie, nic. Trudno. Raczej szkoda. Bo to nie było raczej zbyt oczywiste miejsce, do którego można było iść. Tu też raczej nic nie ma. Dobra, to robimy zadanie. Rebeka zaplanowała silniejszy atak na Krugersec. Chce porwać funkcjonariuszkę, tę samą kobietę, która najpierw widziano w Elysium, a potem w kryjówce, gdzie zginął Noah. Ty i Ikar macie pomagać przy próbie porwania i przygotować drogę ucieczki do kryjówki Czarnego Listopada. Na waszej drodze jest rozstawionych więcej dronów strażniczych i są już aktywni. O Jezu. Those extraction routes need to be clear of sentry drones when it's time to move. We'll do our part, Rebecca. Don't worry. Avoid the sentry drones, field of fire, and disable
disable their control terminals directly. It's the most effective way. Got it. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Sama na to wpadnę. Chyba, że mi jakiś dron strażniczy rozwali. Widzicie, że gdzieś tam są jakieś dokumenty? Taka wielka, pusta przestrzeń, no po prostu idealnie, żeby gdzieś tu jakiś dokumencik. Czekaj, ja się rozglądam za dokumentami. Więc co miałam zrobić? Miałam to zrobić poza nagraniem, ale jest mi potrzebna minimalnie większa głośność. Mam nadzieję, że to mi nie rozwali nagrania. Wow! Żona nie zginęła? Padła tak, tak wysoka, nie? A dalej żyje. Ale spoko. Bo ja troszeczkę tu przeceniłam dalekość tego skoku. Właściwie na krawędziach bieganie jakoś tak rzadko się przydaje. Da się tam jakoś niby wejść, myślicie? Nie wiem. Niby tak wygląda, ale raczej nie. To tylko ozdobne rusztowania. Brakowało mi słowa. Ikar, do niczego się nie nadajesz. Absolutnie. Ja ci muszę ze wszystkim pomagać. Aha, dobra. Więc rozumiem, że muszę po ścianie pobiec, bo inaczej nie dosięgnę. Ja nie jestem tobą, Ikar. Ja się nie dam złapać w ogień krzyżowy. Au, au, au. Powiedziałam, potem oberwałam, no ale to nie jest takie trudne. No i gdzie on niby jest? Powinien gdzieś tu być. A, dobra, jest. Cześć! Przez takie kraty. I have a feeling Rebecca won't accept failure. Scary woman. I thought you liked her. Well, maybe it's time you and I stopped assuming things about one another. Maybe. Just so you know, I'm doing this for Noah. Not for her. Me too. Hey, Icarus, what's your status? We just disabled the sentry drone. Then what are you waiting for? I thought you runners were supposed to be fast. Get a move on. Sir, yes sir. I'll take the B route and you go A. They'll never know what hit him. Spoko. Jak widzicie, udało nam się trochę zawiązać nić porozumienia z Ikarem i wreszcie się nie droczą, tak? Tylko mają wspólny cel, wspólnego wroga, wspólną zemstę, więc... Mają, wiecie, wspólny cel, więc dlatego się teraz lubią. Today we'll show the family that none of them are beyond our reach. Wow, chciałam skoczyć. Wow, 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 co to jest? Wow. Co to było w ogóle za utknięcie? Bo straszne. Myślałam, że się stamtąd nie wyrwę, ja bym musiała kurczę resetować. Ikar w ogóle rzeczywiście jest szybki. Jakby nie patrzeć.
Bo ja w tym czasie nie zeszłam absolutnie nigdzie. W czasie, kiedy on już zdążył dwa terminale wyłączyć. Gdzie ja mam iść? O, w ten sposób. Tak, tak po prostu będzie najłatwiej. Wow, wow, dobra, nie, widziałam, że to jest dziura. Tam nie ma jakiegoś dokumentu? Tak wygląda, jakby można było coś tam znaleźć, nic. To są fajne miejsca niektóre do ukrycia dokumentów, a wcale ich tam nie ma. A to nie jest raczej gra, w której eksplorujesz każdy malutki zakątek, bo to raczej polega na tym, że powinieneś to wszystko robić szybko i sprawnie, tak? Przynajmniej tak myślę, nie? Ja do tej pory żadnego terminalu nie wyłączyłam w czasie, gdy Ikari je wyłączył. To też jest dziura podstępna, bo jej nie widać według mnie. Bo jesteśmy w ogóle znowu w jakimś budynku w trakcie budowy. Te buty są w dziwną stronę, w dół. Niby jak? Że nie chcę wiedzieć, co ci sprinterzy po tej ścianie robili. No ale chyba nie te w tole do mnie, co? Zobaczcie, jakie ładne widoki tu są. No i helikoptery Krugersek. Ale ja się nie przejmuję. No, wskakuj do góry. Hej! Nie chciałem się podciągnąć. Dziuro? Gdzie jest jakaś dziura? Tam. Muszę pamiętać, że mogę też się kucać. Się kucać. Tak. Spoko, to ty nie mogłeś być w ruchu wtedy, kiedy tam cię atakowały? Spoko, no generalnie chodzi o to, żeby biec. Ale to była wredna pułapka. Au, 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 au. Kurczę. Ale oni mi tak, kurczę, bardzo nieładnie postawili tam szybę, nie? Dzięki, Karto na pewno pomaga. Widzicie, przy tych ćwiczeniach. Dasz radę, jeszcze jeden. Nie wiem, czy tu mnie te drony są w stanie dosięgnąć, ale powiedzmy, że się wczułam. Lepiej było się tam nie zapuszczać. Akurat nie. Już naprawdę nie wiem, gdzie mam biec. Bardziej nie wiem, skąd do kija Faith wie, gdzie biec. W tym całym zamieszaniu. Gdzie dokładnie są terminale.
No ale powiedzmy, że nie chcę zatrzymać tutaj pędu. Wow, 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 panowie, proszę się uspokoić. Target in the bag. All teams stand by to extract. Yeah, well done. Head for the roof. I got a ride waiting for you. Okej. Ikar przygotował nam jakąś drogę ucieczki. What's the status of room A? Almost done. Almost won't cut it. Spoko, Rebeka na nas krzyczy, myśląc, że to nam w czymkolwiek pomoże. To ewidentnie wyglądało jak kolejna szyba, a szybą nie było. Więc naprawdę ciężko. Dzięki, Ikar. Naprawdę świetnie to wymyśliłeś. Cudownie. Dobra. Spoko, ty mi nie musisz tego mówić. A ty sobie siedź. W dźwigu. Gdzie niby jest ta torba? Czy ja się w ogóle złapałam jakiegoś dziwnego miejsca? Utknęłam trochę chyba. Tak myślę. W ogóle wlazłam w jakieś miejsce, w które chyba nie do końca powinnam była być. Myślałam, że to będzie torba i co? I nie ma jej. Wow, dobra. Nie można sobie tak po prostu stać. No i gdzie niby jest ta torba? Nie wiem. Czy muszę iść w ogóle w tę stronę? Au. Tutaj na pewno nie. Wow, czy... To są te drony. One są w ogóle beznadziejnym według mnie pomysłem, no ale dobra. Nie będę oceniać. Muszę iść tędy. Tak, ja będę sobie biegać na oślep, to ja daleko nie zalecę. Też mam szybkie wchodzenie po rurach i drabinach, nawet nie wiem. Gdzie teraz? Tu? Chyba nie. Myślę, że poszłam w ogóle w tą stronę. Bo muszę się dostać tam na dół. Wow! Wow! Dobra. Ja absolutnie się pogubiłam. Jeszcze raz. No zaraz umrę, bo mam już troszeczkę mało życia. Ale ja mam nadzieję, że ja się wreszcie dostanę w miejsce, w które mam się dostać. Bo póki co to zbyt różowo nie wygląda. No i umarłam. No bo ja kurczę się gubię jak... Mała dziewczynka w lesie. Coś tu leży. Nagranie. Tutaj to ja w ogóle nie byłam. Nagranie nam przerwało. Szczerze, te nagrania najczęściej nie są zbyt ciekawe. Wow, dobra dziura. Brzmi, że ja tak w prawdziwym życiu nie chodzę, nie? Bo... Szła, szła, szła kanalizacja otwarta, nie? Mogłoby się skończyć raczej kiepsko. Ruch, ruch, ruch. Walka. Ohoho, jeszcze regeneracja po walce. Przyda się. Absolutnie się przyda. Spoko, spoko, ja zaraz tam będę, chyba. Mam nadzieję, przynajmniej. Tu jest dziura.
bardzo ważne, żebym to wiedziała. Spoko, jak masz rozwiązanie, to ja się bardzo cieszę. Tylko widzisz, tutaj się dzieją straszne rzeczy. Nawalają do mnie, wybuchają mi tu różne rzeczy. Więc wolałabym, żebyś zrobił to jak najszybciej. Ja tu się skrótem dostałam. Tylko wtedy mi się cutscenka z Ikarem jakby nie odpaliła. Przez to, że poszłam skrótem. A no, oni tak biją mocno. Ciężko być całkiem w ruchu. Tak, w ogóle widzicie, właśnie ja tu byłam, ale przez to, że jakby się nie podpalały te rozmowy z nimi, to tutaj nie zadziałało. To właśnie Ikar tego czegoś nie mi tutaj nie przywiózł. Co, jak widzicie, w sumie tu trzeba konkretnymi trasami iść. Tak naprawdę. Skocz na hak dźwigowy. Spoko. A, dobra, tu jest. Halo. Pani mi pozwolić to zrobić. Wow. Mamy manię rozwalania budynków. Faith jest ewidentnie destruktorką. Mogło być szybciej, sama trzeba było. I wonder if the employees know about the sentry drone. It kind of tarnished Krugersek's rep. They know, I'm sure. They just choose to look away. Well, somebody should wake them up. Dobra, teraz musimy się puścić. Tak, teraz dostaliśmy jakby dostęp do nowej lokacji, jakim jest plac budowy. Dokąd my się tędy dostaniemy? Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek z tej liny korzystała. Aha, wiem, dobra. Tędy się dostaje do Czarnego Listopada, ale ja bym chciała chociaż się chwilowo rozejrzeć po okolicy. Dobra. Stanowczo za długa ta winda. W końcu nie byliśmy jeszcze w tej lokacji. No nie ma tu szczególnie nic ciekawego, nie jest też szczególnie urodziwa. Widywałam ładniejsze. Ale tak jak wam mówiłam, kiedy dotrzemy do tej, która jest moją ulubioną, to po prostu wam to powiem. Plac budowy jest w sumie takim po prostu no, placem budowy. Nic jakoś szczególnie ciekawego i interesującego tutaj nie ma. Sporo jest dróg różnych. Tutaj akurat chyba jedno z bardziej skomplikowanych miejsc i bardziej swobodnych, gdzie spokojnie można sobie poskakać, bo jest mało ograniczników. Nie zginęła. Ja zawsze uważam to za cud, jak ona nie zginie. Cóż my tu mamy? Czy ten znacznik idzie aż pod ziemię? A, chyba jo. Dobra, zobaczmy na mapie, co mają nam jeszcze ciekawego do zaoferowania. Nic. Nie, ale naprawdę nic. Żadnych dodatkowych misji, nic. Dobra, to w takim razie musimy iść do podziemi. Do podziemi się nie mogę przenieść, nie? To jest bez sensu.
Dobra. W takim razie koniec wycieczki krajoznawczej. Jakby się komuś chciało, to trochę pobiegać można było na pewno. Idziemy do podziemi. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby przy tutaj Krugerze mieć takie dojście całkiem do naszej kryjówki. Taką windę właściwie prosto do kryjówki listopada, nie? Ale dobra, ja ich nie oceniam, ja nie jestem od planowania, od szefowania, tylko oni są. Coś tam jest, jakiś szczypek, to sobie weźmiemy. Czemu by nie? Chyba widziałem jakieś nagranie? Says he's got a special mission for us, right? That he wants us to sweep the old tunnels for mines and stuff. Hold up. You just called Gabriel Gabe. Yeah. We're on first name basis. It's a bromance. You know. Yeah, does he know that? Of course he knows that. I call him Gabe and he calls me George Gordon. Of course he does. You shut up. Trying to tell the new guy about our mission. Well, hello there, George Gordon. You're so big and strong, I've got a special mission for you. What kind of voice? He doesn't speak like that. Oh, exactly like that. He doesn't speak like that. He says more like that than your impression of me. I'll just shut the hell up, don't you? Well, Gabe said to me that hair movement shows weakness. Well, he's right about that. So I'm just gonna make sure my hair is gelled to shit. Come on. Dobra, pozwoliłam wam sobie przesłuchać nagranie, które kupiłam, niektóre właściwie średnio sens mają. I to było też średnio ciekawe. One są takie trochę, wiecie, wyrwane z kontekstu i ciężko się wczuć w nie. Fajny był na przykład właśnie ten o jej rodzicach, no to wiadomo było też i kontekst był łatwiej wyczuwalny. Ale takie po prostu sobie wyciągnięte po prostu z niczego, to mało wprowadzają. Ikar, jesteś tu? Nie ma go. Dobra, gadamy z Rebeką. So, there's a fighter in you after all. I was afraid you'd chosen the path of your parents. Don't get me wrong, they meant well. It's just that the world wasn't ready for their ideals. And still isn't. I want to talk to her. I expected you would. We grabbed quite a prize. What do you mean? It's all over the news. That's Isabel Kruger. Gabriel Kruger's daughter. To interrogate me some more? She put four of my people in the infirmary. A może zamkniecie drzwi, bo może stamtąd uciec? Maybe. Alive or dead depends upon what your father offers in return. I can't imagine Kruger caring for anyone. You were at Elysium? And you murdered my friends. They were leeches. You all are. And you're just a tool. A broken one. I've seen enough. We'll let her stew for a while, and you and I should talk later, Faith. Bo nie, bo w ogóle nie mogła uciec w czasie, kiedy z nią rozmawialiśmy albo coś. Hey, Faith, you there? W końcu podobno jest niebezpieczna. No, Matt, to ty żyjesz. I saw the news. Did they really? They did. Damn. But I just saw they put up one of those antennas right next to the lair. Yeah. Then I'm gonna take it down. Dalej nie wiem, gdzie jest ta torba, wiecie? Ja przeszukałam to naprawdę, brałem wszystko i torby nie znalazłam. Tańczymy la bada, la bada. Classic?
How did you know I was here? I could explain it, but you wouldn't understand. Okay. What just happened? I geolocated a Metagrid access construct on your beat. It means you can help me expand my access in that area. It'll be just like what you did before. No problem. Księżyc. I'll set you up. Thank you, Faith. I tego nie zrobiłam. Jeśli dlaczego, ja wam zaraz pokażę. No kurczę. Nie dość, że nie wiem, w którą stronę najlepiej zacząć biec. To jest strasznie mało czasu. Strasznie dużo tych... No. Nie, jeszcze teraz to już w ogóle nie zdążę. Jeszcze raz. Może w drugą stronę. Nie, naprawdę, ja po prostu próbowałam kilkanaście razy. I naprawdę nie byłam w stanie tego zrobić. Ja naprawdę nie wiem, jaka droga tutaj jest najlepsza, żeby to w ogóle miało sens. Bo tych lików jest za dużo, tego się stąd nie doskoczy. Teraz to w ogóle puszczam po rusku. Do dużej części z nich się po prostu nie da tak doskoczyć. To jest dość długie i... ich jest dużo. Trzeba być stanowczo szybszym i sprawniejszym niż ja. No i nie zapominajcie, o, zobaczcie, 8 na 2. I jeszcze są te dwa, które są gdzieś tam u góry. A jeszcze mi dużo czasu bym potrzebowała, żeby to zrobić. Dlatego ja naprawdę to nie dla mnie. Dlatego mówiłam, że nie zrobię wszystkich pobocznych, bo ty po prostu nie mogę zrobić, no i... Tam jest coś do złapania. Do ściągnięcia drabiny. Nie do końca wiem, do czego by mi się to mogło przydać, ale wiecie co, jak już to ściągnęłam, to sprawdzić nie zaszkodzi, że tak powiem. A można się przy okazji też zabić. Jest też taka możliwość. Ja z niej skorzystałam. To raczej będzie ciężkie. No? Bo przecież tam nie ma podłogi. Dobra, jeszcze tylko raz spróbuję. Nie, dobra, nie wiem. To jest poza moim sposobem myślenia. Nie, naprawdę nie wiem, jakby to zrobić. Bo po tej ścianie nie da się pobiec. Bez dziura. Okej, dobra. Czy ja jeszcze coś mam ciekawego do zrobienia? Gridlika. Nie, Grindnoda. I wiecie co? Zrobimy to, bo potem będę mogła się szybko przenosić tam. Ale zrobimy to w następnym odcinku, tylko sobie tam dojdę. Bo ten odcinek będzie trwał za długo, jeśli jeszcze tam wlezę. Bo chwilę mi jednak zeszło to terminali robienie, bo to jest jednak troszeczkę dłuższa robota. Minimalnie, ale zawsze. Co to w ogóle jest? Kryjówka. I byłam tu, bo jest zhakowany ekran. On w ogóle przeprasza mnie, znaczy no współczuje mi mojej straty i w ogóle, ale ty też byłeś sprinterem. Twoi ziomkowie też zginęli. On sobie leży. Oni w ogóle głównie w tych kryjówkach leżą. Ja naprawdę nie wiem, co oni z tym leżeniem mają, ale dobra.
Każdy se lubi poleżeć, prawda? Tam jest ten grid note. Takie trudne nazwy. I'm making a diary of sorts for you of our trip. Are we leaving soon? I feel better. We are, but it's a long way to Aurora, and we need to prepare properly so that we don't just end up stranded and starving in the Greylands. I wonder if it's really that terrible out there. To be honest, Amani, it's probably worse. But we're gonna be fine. What are we gonna do when we get to Aurora? What we do here, we'll run. And you'll run too, but it's better there. Anywhere is better than grass. I look forward to it. I'm gonna be good with you someday. You'll be better than me. Hey, what happened to that girl? The one with the tattoo around her eye? She was bad too, right? Her name is Faith. She... Kruger Sec took her. That's too bad. She seemed nice. Well, it's time for you to get some more rest, young lady. I'll come check on you again soon. Okay. A więc w tym miejscu, tuż przed Gridnodem. Skończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.